Cześć, witajcie. W dzisiejszym materiale chcę Wam pokazać, przedstawić, omówić pompę do napełniania mas różnych narzędzi marki DEWALT. Pompa ta służy do tego, żebyśmy mogli pompować z wiadra gotową masę, na przykład do wklejania taśmy za pomocą automatycznej oklejarki do taśm, tak zwanej bazuki, lub też do napełniania boksów. Tutaj akurat jest boks 7-calowy. Ponadto możemy również napełniać tubę, którą wykańczamy narożniki lub też boksy do narożników wewnętrznych, które też posiadają taką końcówkę. Za chwilę Wam to wszystko pokażę. Skupmy się na tym, na budowie pompy, a więc tutaj mamy, powiedzmy, tutaj mamy nogę pompy, czyli ten element, który tutaj widzicie, jest poza wiaderkiem. Często, gęsto tutaj na niego stawiamy nogę, żeby nam się lepiej pompowało. I tutaj też na tej nodze z tyłu znajduje się miejsce, gdzie znajduje się miejsce na klucz, którym tym kluczem dokręcamy śruby poprzez wymianę naszych końcówek, czy to będzie taka gęsia szyja, czy to też będą końcówki takie, które służą do napełniania pozostałych narzędzi marki DEWALT. Oczywiście za chwilę Wam pokażę, jak działa to, to jest to tłok gumowy. Posiada tutaj na spodzie sitko, które to sitko ma membranę po to, żeby nam się lepiej po prostu zaciągało tą masę. Wszystko jest łatwe do rozłożenia i złożenia, ponieważ są tutaj pozabezpieczane zawleczkami lub takimi klamrami w tych dwóch miejscach, gdzie to wszystko w łatwy sposób rozbieracie do mycia. Umycie takiego narzędzia to nie jest wielka filozofia. I jeżeli używacie automatyczną oklejarkę, tak zwaną bazukę, to do tego narzędzia używacie gęsiej szyi. Tak się nazywa ta końcówka. Montuje się ją w bardzo prosty sposób. Zanim jednak zamontujecie tą końcówkę, pamiętajcie o tym, że tutaj musi się znaleźć uszczelka. Te uszczelki są w zestawie dwie sztuki. W razie gdyby się Wam zgubiła, to jest zapasowa. Oczywiście dokręcamy to pierwsze ręcznie. Pilnujcie, żeby się Wam w żaden sposób uszczelka nie podwinęła. I właśnie później ten klucz, który tutaj jest pod ręką, służy do tego, żeby dokręcić tutaj szczuciem. No i kluczyk wraca na swoje miejsce po to, żeby się nie zgubił. Wszystkie elementy gumowe, uszczelki i tak dalej, ja psikam sprayem, takim silikonowym sprayem. Tutaj jest uszczelka, tłok i tak dalej. Wszystkie uszczelki, które są, to przed użyciem zawsze spsikuję spray. Oczywiście masa, jest to Rigid Premium Light. Narzędzi nie będę napełniał, natomiast chcę Wam jakby pokazać, w zależności od tego, jakie narzędzie, na jakim narzędziu pracujemy, tyle dolewamy wody. Tutaj do automatycznej oklejarki ja użyłem 300 ml wody na wiaderko.
Dla osób, które nie znają narzędzi, to dobrze mieć ze sobą wiaderko na wodę. I teraz bardzo ważny temat, jak naszą pompę wkładamy do masy w ten sposób, że to sitko idzie do masy, ta noga zostaje na zewnątrz, wkładamy do masy. Ja robię jeszcze taki zabieg, że pod gęsią szyję zakładam sobie kilka razy. Trzeba, żeby nam ta pompa zastała. O. I mamy, masa nam ładnie wypłynęła, więc mamy tutaj masę. Teraz mamy założoną gęsią szyję. Miejsce do pompowania masy do naszej automatycznej oklejarki jest tutaj. Tak ona wygląda. Wkładamy ją w ten sposób. I opieramy na tym łożu, które jest tu przygotowane. I w ten sposób napełniamy naszą automatyczną oklejarkę. Ona wygląda w ten sposób. Jak możecie zauważyć, też fajnie ta pompa działa do tego. Jak będziecie chcieli odłożyć narzędzie, to macie gdzie go odstawić i może też tak stać. Podczas pompowania dobrze jest sobie, tutaj jest takie miejsce przygotowane na buta, stanąć sobie tutaj butem i pompować tutaj naszą dźwignią, wtedy będzie nam napełniało się nasze narzędzie masą. Jak możecie zauważyć, tuba do narożników wewnętrznych również posiada podobne wejście na pompę, natomiast jest inaczej ułożone i tutaj już tym gęsim piórem no nałożylibyśmy tą masę, ale mamy do tego inną końcówkę, już Wam pokazuję. Jak już mamy włożone do wiaderka naszą pompę, a potrzebujemy ją przezbroić, to odkręcamy nasze śruby. Pamiętajcie, żeby uszczelka została na swoim miejscu. Tak wygląda. Ona ma tutaj masę, więc jeżeli jest masa w środku, a chcecie dalej pracować, tylko w późniejszym czasie, to odkładacie do wiaderka z wodą. Kolejne końcówki, które wyglądają w ten sposób, czyli jest taka okrągła i taka zwężana. One są też połączone linką stalową, a więc wkładacie tutaj pierwsze spód, potem górę. Ważne, żebyście pamiętali, żeby się Wam uszczelki nie podwinęły. Dokręcacie kluczem. Klucz ląduje na swoim miejscu. I teraz bierzecie tubę. Oczywiście tutaj jest uszczelka, dobrze by było ją w pierwszej kolejności też tym popsikać. Tutaj miejsce do
do pompowania. Ładnie nam wskoczyło nam to tutaj ładnie. Pokażę wam to jeszcze raz. Tu i tu. I trzymacie tubę i pompujecie tłokiem i tuba się wam napełnia. W ten sposób. Natomiast jeżeli chcesz pracować na boksach, to do boksa tego nie wsadzisz, ponieważ w boksie jest małe nacięcie na końcówkę. Do tego też służy tutaj końcówka, która jest, którą wpychasz tu do środka. Dlatego dobrze jest mieć nasmarowaną tą uszczelkę i dzięki tej końcówce jesteś w stanie tutaj do boksa wsadzić. Jak widzisz, łatwy sposób zaaplikować masę, pompując właśnie tutaj naszym tłokiem. W tym materiale byłoby to tyle, jeżeli chodzi o pompę. Według mnie dużo osób pytało mnie już o tą pompę, czy jest potrzeba ją kupować, czy jest ona aż tak bardzo potrzebna. No jak widziałeś, jak możesz zauważyć, tą pompą, ta pompa służy do tego, by móc napompować masę do wielu narzędzi, więc nie jest to pompa z przeznaczeniem tylko do boksa, czy tylko do automatycznej oklejarki, czyli tak zwanej bazuki. Służy też jeszcze do właśnie boksów narożnikowych lub też do właśnie tych tub narożnikowych, bo boks narożnikowy też posiada takie same wejście na pompę jak i ta tuba, czyli też jest z boku. Moglibyście spróbować to wsadzić do gęsiej szyi, natomiast byłoby to wam niekomfortowo. Dlatego też jest wymyślona ta druga końcówka z przejściówką właśnie po to, żebyśmy mogli napompować boksy. I tutaj mogę wam też powiedzieć, że nie tylko do 7-calowego boksa, ale też do 3-calowego, do wkrętów też jesteście w stanie wpompować masę dzięki takiej pompie. Jeżeli chodzi o mycie, jest to banalnie proste. Są tutaj tak naprawdę 3 zawleczki i dwa zaczepy. Teraz tego nie będę mył, ale wam pokażę. Jeden zaczep, drugi zaczep, jedna zawleczka, druga zawleczka i trzecia zawleczka jest tam na dole na sitku. Wszystko wyciągacie, masę wyciągacie i myjecie, opłukujecie wodą, macie wodę szlaufem. To jest naprawdę chwila, moment do opłukania. Tuba wychodzi, tłok wychodzi, wszystko jest do rozebrania. Wstawię wam oczywiście przebitki, jak to wygląda, jak jest rozebrane. Ta pompa nie ma tutaj naprawdę żadnej filozofii. W kolejnym materiale pokażę wam inne narzędzia marki DeWalt, którymi będę też pracował. Będę wykonywał spojnowania płyt, będę szpachlował Q1, Q2, wkręty i tak dalej, więc będzie tych materiałów naprawdę sporo, natomiast będą one systematycznie się ukazywały. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania odnośnie narzędzi do suchej zabudowy marki DeWalt, to piszcie śmiało w komentarzu. Jeżeli będę mógł, to chętnie odpowiem na wasze pytania i wam pomogę po prostu. Pozdrawiam jak zwykle, życzę spokojnego i miłego dnia. Zostawcie suba, lajka, komentarz. Trzymajcie się. Hej!